Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, witam. Buongiorno. Tak, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Jesteśmy już w trasie od kilku godzin, bo zaczynamy dzisiaj nasze włoskie wakacje. Tak, kochanie? Czeski, Austria, włoskie. Tak, dzisiaj mamy do zrobienia trasę przez Czechy, przez Austrię, dojeżdżamy do Włoch i zatrzymamy się w jednym fajnym, pięknym miejscu. Dove andiamo? Dove andiamo? Jezioro Garda. Stasera? Sul lago di Garda. Tak, mamy już zabukowany nocleg nad jeziorem, w hotelu nad jeziorem. Z tego, co widzieliśmy na zdjęciach, powinien być też piękny widok. Także na to liczymy. Jedziemy pomału, wyjechaliśmy o 5. Jest godzina 7:10. Także uderzamy, słuchajcie, w trasę, zrobiliśmy sobie chwilkę przerwy, mały przystanek i jedziemy. Także zaczynamy wakacje. I zatrzymaliśmy się na lody, ale co ja tutaj widzę? Pistacjowe muffinki. Magda Meg, to coś dla ciebie. Zobacz, jeszcze są pistacjowe amaretti. A może o smaku malinowym? Matko, ja nie wiem, jak ja przeżyję te wakacje. Moi drodzy, nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale dojechaliśmy na miejsce, czyli nad jezioro Garda. Zaraz wam je dokładnie pokażę, co i jak. Mamy hotel dosłownie tutaj na wprost z widokiem na jezioro. Zostaniemy tutaj na jedną noc i jutro będziemy jechać dalej. Nie wiem, czy w ogóle jest mnie słychać, to od razu wam powiem, bo szum tego jeziora, ludzie, którzy są tutaj na plaży, dodatkowo samochody, które jeżdżą tutaj przy ulicy, dzieje się, a jest godzina praktycznie 20. Mamy za sobą 14 godzin w samochodzie. Trochę się odświeżyliśmy. O, żeby nie było. I idziemy na spacer, trochę pozwiedzać i oczywiście wreszcie coś dobrego zjeść. Zobaczcie, jakie piękne śpią. Czekajcie. O, jakie maleństwa.
Dzień dobry, moi drodzy, dzień drugi, znad jeziora Garda. Jak tu jest pięknie. Ach, patrzcie na to, czysta, piękna woda. Kolor niesamowity, kamera i tak tego nie oddaje. Widoki, spokój, cisza. No po prostu idealnie. Kochanie, czy ty sprawdzasz, jaka jest woda? Ciepła? Ciepła jest. Ciepła? Bardzo ciepła. Bardzo ciepła? Idealna. Bardzo jest piękna, czysta, bella, piękna. Czysta, piękna, bella. Tak jest. Słuchajcie, schowałam się do cienia, żeby było mnie widać troszeczkę, bo słońce jest tutaj niesamowite, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj dzień drugi naszego wakacyjnego wyjazdu do Włoch. Zaraz opuszczamy tutaj lokalizację jezioro Garda i będziemy jechać do Neapolu w tamtym kierunku. No bo jak wiecie doskonale, spędzimy najbliższe kilka tygodni z naszą rodziną w Neapolu, a w sumie to pod Neapolem, w Baja Domizia. No, także pomału musimy się zbierać, ale na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Pięknie jest, słuchajcie, jest po prostu pięknie. To jezioro, ten kolor wody. A to jak to wszystko wygląda tutaj, jak jest zorganizowane, jak jest czyste, jak jest pięknie. No po prostu jest pięknie. Tutaj trzeba przyjechać na dłuższe wakacje i też rozmawialiśmy z Maxem, że na pewno to zrobimy. Na pewno się tak zorganizujemy któregoś razu, że przyjedziemy tutaj na dłuższe wakacje. No ale co, teraz mamy wakacje inaczej zaplanowane, miejsce zwiedziliśmy troszeczkę, odrobinę, jedziemy dalej. Buongiorno, buongiorno, dzień dobry kochani z Baja Domizia, z kawką, proszę bardzo, włoską. Dojechaliśmy wczoraj na miejsce do naszej rodzinki tutaj i będziemy tutaj też spędzać najbliższy czas, czyli prawie cały sierpień. Kto ogląda nasze vlogi z Włoch, z wyjazdu na wakacje do Włoch, czyli tu, ten doskonale wie, jak one wyglądają, czyli plażing, smażing, relaks i dużo jedzenia. Czekajcie, muszę sobie tutaj płatki poprawić, bo jak widzicie, ja już jestem gotowa. Wstałam dzisiaj o godzinie 7.30. Przyjechaliśmy wczoraj tutaj na miejsce koło godziny 9. Oczywiście nie było się bez atrakcji, zaraz wam o tym opowiem. Zjedliśmy kolację, posiedzieliśmy trochę z rodzinką, o pierwszej poszliśmy spać. Tak jak mówię, 7.30 wstałam. Nagrałam wam jeszcze ten spokój i ciszę tutaj na miejscu. Teraz oczywiście już jest głośno, masa samochodów, zresztą pewnie słyszycie, masa samochodów, masa motorynek, skuterów i całej reszty. Włosi już pomału budzą się do życia, że tak powiem, i zaraz będą wychodzić na plaży. Jest niedziela, więc dzisiaj wszyscy odpoczywają. Ale co chciałam powiedzieć, przede wszystkim wczoraj mieliśmy bardzo ciężką podróż, słuchajcie, bardzo ciężką podróż, bo jak wyjechaliśmy z nad jeziora Garda, to zaczęły się pierwsze korki. Co chwila, po prostu gdzieś, jak wjechaliśmy na autostradę, mieliśmy korki. Okazało się, że wczoraj w podróży było prawie 18 milionów Włochów. My się spodziewaliśmy, że ten początek sierpnia jest zawsze trudny, bo wszyscy Włosi wyjeżdżają na wakacje. Ale nie spodziewaliśmy się, że będą takie korki. Już nie mówiąc o tym, że wyjeżdżając chyba koło Frosinone, gdzieś mniej więcej na trasie do Neapolu, okazało się, że był, no nie wypadek, ale, że tak powiem, wykoleił się.
chodzi o to, że wywróciła się przyczepa tiru. Z tej przyczepy wypadły kosze, w których były pomidory. Słuchajcie, to się wszystko rozwaliło na całą autostradę. Autostrady tutaj w Włoszech mają ze 3-4 pasy. Na całą, słuchajcie, autostradę. I oczywiście w pewnym momencie, zanim przyjechały służby, które musiały to posprzątać, policja, żeby się tym wszystkim zająć, to minęło kupę czasu. Zwężali nam pomału pasy. I ten korek ciągnął się 8 kilometrów, słuchajcie. 8 kilometrów. Ja nie wiem, my prawie 2 godziny straciliśmy w tym korku. Praktycznie nic się nie ruszało. Jechało się bardzo trudno. Poza tym, oprócz tych korków, na które trafiliśmy wczoraj, jeszcze 3 razy dorwała nas burza, ulewa niesamowita. Także musieliśmy naprawdę mocno zwalniać. Nie dało się jechać. Dojazd z Warszawy do jeziora Garda był cudowny. Jechało nam się wspaniale. Ale już we Włoszech zawsze musiały być jakieś przygody. Oczywiście jak przyjechaliśmy tutaj na miejsce, to były kolejne przygody, bo okazało się, że nie ma wody. I te wyższe piętra tutaj w tym budynku, nie dochodzi woda. Jest problem w całej okolicy. I też nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Oczywiście Daniela, siostra Massimo, cała zdenerwowana. No bo wiadomo, tu przyjeżdżają goście, tutaj wszyscy wracają z plaży. Trzeba wziąć prysznic, trzeba się wykąpać. Już nie mówiąc o tym, że toaleta też nie działała. Na szczęście po kilku godzinach wszystko wróciło do normy. No, jesteśmy wykończeni, słuchajcie. Wykończeni tą podróżą jak zawsze, ale no co, zaczynam nasze wakacje. Jest piękna pogoda, piękna. Sprawdzałam dzisiaj telefon i ma być około 35 stopni. Wczoraj na trasie mieliśmy 38. Jak przyjechaliśmy tutaj, to byliśmy mokrzy po prostu. Z wyniesieniem tych bagaży, z rozstawieniem tego wszystkiego. Ja z organizacją bagaży w szafie. Zawsze tak jest na początku, ale ja nie narzekam, bo jest, słuchajcie, naprawdę piękna pogoda. Może z tego, co widziałam tutaj z balkonu, jest jak tafla wody, ale to się zaraz okaże, bo oczywiście idziemy za moment na plażę, dopijemy kawkę. Jak widzicie, ja już jestem gotowa, torba na plaży gotowa, ręczniki spakowane i uderzamy dzisiaj na cały dzień na relaks. Będziemy odpoczywać, relaksować się, zjemy obiad na plaży, bo dzisiaj jest niedziela, a wieczorem wybierajmy się z rodzinką do Goethe. I tam jest taka restauracja, którą też bardzo często też już Wam pokazywałam, z owocami morza, no bo oczywiście Massimo sobie zażyczył, że jak pierwszy dzień tutaj już będziemy, to chcę jechać na owoce morza, w jego ulubione miejsce, więc idziemy do tej restauracji. Całą rodzinką będzie nas, znaczy całą rodzinką, będzie nas sporo, bo będziemy my, nasza dwójka, Daniela z mężem, Julia z chłopakiem i jeszcze będzie jechała z nami Klaudia, siostrzenica Massimo z mężem i z Lorenzo z dzieckiem, także wypada się ciekawie. Ale dobra, ja już nie przedłużam. Słuchajcie, jeśli chodzi o te vlogi, one oczywiście pojawią się już po moim powrocie do Polski, bo ja po prostu nie będę tutaj zajmować się składaniem tych filmów i tak dalej, natomiast będę coś nagrywać jak zawsze. Będę nagrywać jakieś urywki, a raczej nie codziennie, bo nagrywanie codziennie plaży nie wiem, czy byłoby dla Was interesujące. Jakieś urywki na pewno będą. Postaram się, żeby to były ciekawe dla Was vlogi. Wiem, że jest sporo takich osób, które bardzo na nie czeka, które je lubi, które lubi właśnie tą naszą włoską, rodzinną atmosferę tutaj, głośną, dużo jedzenia, widoki i tak dalej, więc mam nadzieję, że tak będzie. Także zaczynamy nasze wakacje. Życzę Wam oczywiście dalszego, udanego oglądania. Czas odpocząć. Pierwszy dzień. Piękna, czysta woda. Idealnie. Niedzielny, rodzinny obiad, tak jak widzicie, makaron z owocami morza, proszę bardzo, tu mamy koce, cebulę i włoskie winko.
tak jak wam wspominałam, dzisiaj jesteśmy wieczorkiem z rodziną w restauracji, którą już doskonale znamy i w której już bywaliśmy nieraz. Bo oczywiście wszyscy zażyczyli sobie dzisiaj owoce morza, rybki i tak dalej, więc zobaczcie, taki mamy wybór. L'estate 2024. E alla famiglia. Ciao. E alla famiglia. Ciao.